Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tyczeński. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, odcinek 101 i pierwszy w nowym sezonie sezonie wyborczym. Więc witamy. Wszystkich, którzy do nas wracają po krótkiej wakacyjnej przerwie, i wszystkich, którzy do nas dopiero dołączają. Zapraszamy Państwa na nasze media społecznościowe, na Facebooka. Zapraszamy do tego, żeby się dzielić tym odcinkiem, i kolejnymi czy poprzednimi. Proszę komentować, wysyłać nam swoje uwagi. Jeżeli Państwo chcą się z nami skontaktować, to adres to jest podcast gmail.com. No i oczywiście zapraszamy tych z Państwa, którzy mogą i chcą nas wesprzeć, nas stronę patronite.pl, ukośnik podcast amerykański. Tam można naszą pracę wesprzeć finansowo. Ale już teraz po tych tradycyjnych po tradycyjnym powitaniu i wprowadzeniu zapraszamy na kolejny odcinek. Dziś porozmawiamy o tym, co Donald Trump miał w swojej rezydencji. Tak, no nie było nas miesiąc, czyli niby niedługo, a wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy, więc będziemy musieli trochę nadrobić w podcaście. W tym odcinku powiemy o najważniejszej rzeczy, jaka wydarzyła się w ciągu tego miesiąca, czyli o przeszukaniu rezydencji Trumpa Maya Lago przez agentów FBI, no, ale w kolejnych odcinkach będziemy też mówić o innych rzeczach, które wydarzyły się w, w sierpniu w Stanach Zjednoczonych, to znaczy o prawyborach, zwłaszcza o niektórych szczególnie interesujących. No ale wiadomo, że musimy zacząć od Donalda Trumpa. Wszyscy Państwo chcecie słuchać o Donaldzie Trumpie, to są zawsze najpopularniejsze odcinki, no ale też nie da się ukryć, że to, co się wydarzyło 8 sierpnia na Florydzie w mar lago było naprawdę bezprecedensowe i naprawdę ważne, no bo oto agenci FBI w cywilu przez 9 godzin przeszukiwali rezydencję Donalda Trumpa w, w Palm Beach. -Lago, czyli takie skrzyżowanie sulejówka z olim gniazdem. Powiedziałbym coś takiego. Rezydencję, w której były przywódca siedzi, myśli, zbiera siły i szykuje się do powrotu. No to jest nie tylko jego rezydencja, to, to jest też klub. To jest bardzo ważne, że to jest miejsce, gdzie nie tylko sam Trump i jego rodzina przebywają, ale mogą wejść ludzie z zewnątrz, członkowie klubu i goście tych członków klubu, więc tych, tych członków klubu jest nawet kilkuset, więc to nie jest jakoś bardzo, bardzo elitarne. To jest istotne, dlatego o czym będziemy mówili później. Tam się też odbywają spotkania wyborcze, tam się z, odbywają no nie wiece, ale takie imprezy na temat zbierania funduszy. Jeżeli ktoś planuje, to może rozważy. <noise> Od 2019 jest to rzeczywiście główne miejsce zamieszkania Donalda Trumpa, który wcześniej był przecież Nowojorczykiem i jako Nowojorczyk wygrał wybory prezydenckie, ale już w ostatnich wyborach w 2020 kandydował jako polityk z Florydy i już teraz identyfikuje się jako... Floydczyk czy Floydianin? Dobrze, to powiedzmy, co tam się stało tego 8 sierpnia, kiedy agenci FBI weszli do, do rezydencji byłego prezydenta. I faktycznie, tak jak Piotr powiedział, rzecz bez precedensu. Nawet ukochany przez Piotra Richard Nixon, już po tym, jak odszedł z, ze stanowiska prezydenta, nie był tak nękany przez agentów federalnych i nie przeszukiwano jego domu. A Trump po raz kolejny. No jest na miejscu pierwszym i wyjątkowym w historii amerykańskich prezydentów. No dobrze, to agenci weszli i zabrali dwadzieścia kilka pudeł z dokumentami. I w ramach tychże, w tych pudłach, znalazło się, jak dowiedzieliśmy się później, ponad setka dokumentów z różnymi oznaczeniami tajności, czyli tajne, ściśle, tajne, poufne. Wiele z nich było trzymanych w takim składziku. Później opowiemy Państwu, co to dokładnie oznacza, ale były porozrzucane po całej posiadłości, bo część znaleziono także w, biurze, w biurku Trumpa, w szufladach były trzymane, więc można je było znaleźć w różnych miejscach. Washington Post podliczył, że łącznie w czasie całego takiego wielomiesięcznego procesu odzyskiwania dokumentów od Trumpa, od dokumentów, które on zabrał odchodząc z Białego Domu, choć zabrać nie powinien, bo nie miał do tego prawa. Otóż w czasie tych kilkunastu miesięcy odzyskano 300 dokumentów mających jakieś oznaczenie tajności. 184 w styczniu, 38 w czerwcu, a teraz, tak jak wspomnieliśmy, ponad 100. I wśród nich są, między innymi, żeby tak Państwu przybliżyć, dokumenty, na przykład informujące o źródłach osobowych amerykańskiego wywiadu. Czyli, jeżeli się dostaną w niepowołane ręce, no to jakiś informator, istnieje zagrożenie, że informatorzy amerykańskiego wywiadu, amerykańskich służb w krajach na całym świecie, no mogą stracić życie. Tak, były też dokumenty dotyczące broni nuklearnej, aczkolwiek nie amerykańskiej broni nuklearnej, tylko. Na ile wiemy z doniesień prasowych, takie dokumenty, które opisywały stan atomowy, czy jednostki obronne, czy w ogóle potencjał atomowy jakiegoś obcego państwa. No czyli to nie było coś, co godziło może bezpośrednio w potencjał obronny Stanów Zjednoczonych, ale niewątpliwie było materiałem tajnym, czy może ściśle tajnym. No i chyba powinniśmy Państwu pokazać, jak to przez kilkanaście miesięcy. Co się działo, jak próbowano odzyskać te dokumenty? Dokumenty prezydenckie są własnością rządu Stanów Zjednoczonych, a Trump potraktował je jako prywatne pamiątki. Tak, no bo dokumenty Białego Domu rządzą się taką ustawą Presidential Records Act, która jest stosunkowo nowa, bo uchwalona w 1978 roku i dotyczy dopiero dokumentów od czasów administracji Reagana, od 1981 roku. Ona została celowo uchwalona po aferze Watergate właśnie i wtedy istniała obawa, że Richard Nixon jako były prezydent zacznie niszczyć niektóre dokumenty dotyczące jego prezydentury, dokumenty, które mogą okazać się kompromitujące, żeby temu zapobiec i Zapobiec temu w przyszłości, uchwalono taką ustawę, właśnie na temat materiałów z Białego Domu, prezydenckich dokumentów. One wszystkie muszą trafiać do archiwów narodowych, i dopiero archiwa narodowe się zajmują rozdysponowywaniem tych dokumentów później, no bo część trzymana jest dalej w archiwach, część trafia do prezydenckich bibliotek, na przykład. Na jakimś etapie. Problem z tą ustawą jest taki, że ona nie ma absolutnie żadnego pazura. To znaczy, jakby to trochę się wszystko odbywa na zasadzie dobrowolności, nie da się nikogo zmusić do, do przestrzegania tego, tego prawa. No, ale wszyscy prezydenci do tej pory się z, z tym Presidential Records Act wywiązywali. Chociaż wiemy, że Trump już jako prezydent miał problem z zachowywaniem dokumentów i media donosiły o tym, że na przykład wnosił jakieś dokumenty, które pokazywano mu w czasie briefingów dotyczących spraw bezpieczeństwa i nie bardzo wiadomo, co się później z nimi stało. Mieliśmy też doniesienia o tym, że Trump niszczył te dokumenty i opowiadaliśmy Państwu, że później jacyś szeregowi pracownicy Białego Domu musieli sklejać podarte przez Trumpa dokumenty, że próbował je spuszczać w toalecie. Takie doniesienia także się mediach pojawiły, ale tutaj sprawa jest poważniejsza, no bo Trump wyniósł tę dokumentację, okazało się, że są tam dokumenty tajne, ale wszystko zaczęło się od Kim jong bo jak informują amerykańskie media, Narodowe Archiwa Zwróciło uwagę na to, że w, w dokumentach, które przekazał Biały Dom po wyprowadzce Trumpa, brakuje listów od Kim Jong-una tej korespondencji z przywódcą północnokoreańskim. A równocześnie okazało się, że Donald Trump już w mar chwali się tymi listami przed przyjaciółmi, współpracownikami czy w ogóle ludźmi odwiedzającymi mar a -Lago. Po prostu wyjmuje te listy i pokazuje, a oto moja korespondencja z Kim jong proszę sobie zobaczyć, jakie to ciekawe. No I to mówił, że rzeczy, to są tam... listy miłosne, wiesz? Mówił, że to no, listy miłosne. To wspaniale. No i te listy miłosne powinny były trafić do archiwów narodowych, a nie do biurka Trumpa w mar no i to uruchomiło tak naprawdę działalność jakby cały proces. To znaczy archiwa poprosiły departament sprawiedliwości o to, żeby wszczął dochodzenie w tej kwestii. Och, to już jesteś dużo do przodu, bo przecież najpierw próbowały przez wiele, wiele miesięcy po prostu współpracować, uzyskać od współpracowników prawników Trumpa te dokumenty z powrotem. Pisali listy, zwracali się z prośbą i miały miesiące, nic się nie działo. Dopiero w grudniu prawnicy Trumpa, w grudniu 2021 roku, a więc niemal rok po tym jak Trump wyprowadził się z Białego Domu, Uzyskano informację z Florydy, że znaleziono te brakujące dokumenty, i bodaj 18 stycznia 2022 roku 15 pudeł z, z dokumentami trafia z powrotem do Waszyngtonu. Trump miał sam nadzorować proces ich pakowania, żeby nikt tam do tych pudeł nie zaglądał. A wśród tych dokumentów, w tych 15 pudłach, między innymi był list od Obamy. Który zostawił mu, kiedy odchodził z Białego Domu, no bo taka jest tradycja, że odchodzący prezydent zostawia list dla nowego prezydenta. No, ale oprócz rzeczy poważnych, jak list Obamy, czy listy Kim Jong-una, które zwrócił Trump wówczas, to w, w tych pudłach, które przesłano do Waszyngtonu, znalazły się wycinki gazet. Ja gdzieś czytałem, że tam nawet są jakieś elementy garderoby w tych pudłach, tylko nie wiem, czy w tych, czy już w tych odzyskanych na późniejszych etapach. Więc całkowity bałagan. I tak jak wspomnieliśmy, obok tych trywialnych rzeczy, także dokumenty. Tajne, i w, po tym jak archiwa otrzymują te, te pudła, proszą właśnie o, o rozpoczęcie tego dochodzenia, czy przypadkiem nie, nie naruszono prawa. No bo kiedy otwierają pudła i orientują się, że tam po prostu panuje bałagan yy, i znajdują się tam dokumenty ściśle tajne, tajne, mające jakąś klasyfikację tajności, yy, 184 dokumenty zastrzeżone, yy, no to. Powstaje uzasadnione podejrzenie, że to mogą nie być wszystkie dokumenty, no bo skoro zostały zwrócone w takim stanie, w takim zamieszaniu, tak to nazwijmy, no to być może jest tych dokumentów więcej. Tak. I prawnicy Trumpa próbują torpedować te działania. Tymczasem po stronie rządowej, oprócz Departamentu Sprawiedliwości, w sprawę angażuje się FBI, trwają przesłuchania. Po kilku miesiącach zaczynają się przesłuchania współpracowników Trumpa. Agenci FBI przeglądają te dokumenty, które już zostały zwrócone do Waszyngtonu. I jednocześnie rozpoczyna się postępowanie sądowe, które wydaje wezwanie do Trumpa, żeby do ludzi Trumpa wezwanie o zwrócenie wszystkich pozostałych materiałów, jakie są w jego posiadaniu. Prawnicy Trumpa powiedzą później, że dokonali takiego bardzo szczegółowego przeszukania Marelago i znajdują kolejne dokumenty, które przekazują, w czerwcu pracownikom archiwów państwowych, Maralago odwiedzają właśnie pracownicy archiwów państwowych, przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości, i 3 czerwca uzyskują kolejną, jedną teczkę z dokumentami, tam kolejnych ponad 30 dokumentów z oznaczeniami tajności, ale prawnicy Trumpa mówią: No to już wszystko. I prawniczka Trumpa popisuje nawet takie oficjalne oświadczenie, mówiące właśnie, mówiące o tym, że nic więcej w Maralago się nie znajduje. No ale znowu, archiwa narodowe nie za bardzo w to wierzą. Yy, agenci FBI chyba też nie wciąż trwa śledztwo, no bo tak to trzeba określić, to znaczy próba ustalenia, co tak naprawdę dzieje się w Maralago, gdzie mogą być te dokumenty, i jakie są warunki bezpieczeństwa. Yy, przedstawiciele FBI yy, no prowadzą po prostu śledztwo, to znaczy przepytują pracowników Maralago jak wiemy później, się dowiedzieliśmy później, przesłuchują też ludzi z kręgu Trumpa. Co to dokładnie znaczy? Nie wiemy i pewnie się jeszcze długo nie dowiemy. Proszą między innymi o nagrania z kamer monitoringu, które pokazują te pomieszczenia, czy pomieszczenia, w którym mogłyby znajdować się dokumenty. No i zbierają tyle materiału dowodowego, który później przedstawiają sędziemu, i 5 sierpnia sędzia zgadza się, próbuje wniosek o przeszukanie Maelaga. No bo to nie jest tak, że FBI samo sobie może chcieć przesłuchać czyjś dom, tylko musi mieć na to zgodę sądu. I sąd na podstawie zgromadzonych materiałów, na podstawie tego, co już mają śledczy, mówi, że rzeczywiście przeszukanie jest uzasadnione, wydaje zgodę. I trzy dni później, 8 sierpnia, agenci wchodzą do, do posiadłości Trumpa, wchodzą do Maelaga. No i jak się okazuje, to zgoda sędziego była uzasadniona i najwyraźniej materiały, które zebrali śledczy, były przekonujące, no bo później okazało się, że kolejnych ponad 180 dokumentów tajnych udało się z rezydencji Trumpa wydobyć. Mało tego, jak dowiedzieliśmy się później, znaleziono także foldery na tajne dokumenty, które, czy teczki na tajne dokumenty, które były puste. No więc powstaje pytanie, co stało się z tymi dokumentami i czy przypadkiem nie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jeszcze jakichś dokumentów brakuje, bo śledztwo oczywiście cały czas trwa, to przeszukanie było tylko jego elementem, a opowiedzieliśmy Państwu o tym tak szczegółowo, między innymi po to, żeby pokazać jak długi był ten proces i że zarzuty, które się natychmiast pojawiły po tym przeszukaniu ze strony nie, stronników Trumpa, no i samego Trumpa jego rodziny, jakoby była to taka Robota polityczna wykonana tuż przed wyborami no są, mówiąc delikatnie, trochę naciągane, bo otoczenie Trumpa miało wielokrotnie szansę na to, żeby tę sprawę zakończyć i Polubownie nikt by się o tym nie dowiedział. To znaczy, gdyby na przykład w czerwcu wydali rzeczywiście wszystkie dokumenty, tak jak obiecywali, no to nigdy byśmy nie usłyszeli o żadnym przeszukaniu, a pewnie nie usłyszelibyśmy nawet o całej tej sprawie czy konflikcie związanym z nielegalnym przekowywaniem dokumentacji. No to nie do końca prawda, bo ja pamiętam doniesienia z gazet wtedy ze stycznia, że 15 pudeł zostało zabranych z mar lago do Waszyngtonu, ale wydawało się, że to jest wszystko. To znaczy Trump zabrał jakieś dokumenty, archiwa poprosiły o ich zwrot, Trump je wydał, no i właściwie po wszystkim. Okej, okay, to... Porządku, ale nie, byłaby to, nie była to tak głośna sprawa, to po pierwsze, i nie, nie było przeszuka nie. przeszukania, a więc tego bezprecedensowego kroku, które służby musiały podjąć. No tak, ale oczywiście, 8 sierpnia, Trump zareagował dokładnie tak, jak można się tego spodziewać, to znaczy wydał długie oświadczenie o tym, że prześladowanie, że myoczne czasy, że polowanie na czarownicę, czyli jego ulubione określenie Witch Hunt. Że radykalni demokraci używają tutaj FBI i wymiaru sprawiedliwości, żeby prześladować Bogu ducha winnego, prywatnego obywatela. Bo jeśli mnie się to może przydarzyć, to każdemu to się może przydarzyć. Taka jest mniej więcej narracja. Chociaż no nie wiem, czy każdy ma jednak tajne dokumenty w domu, więc wydaje mi się, że nie każdemu może się przy to przytrafić. Tak, to Trump junior opublikował wtedy w mediach społecznościowych taki mem, takie zdjęcie. Które już widziałem nieraz, to jest zdjęcie Trumpa i taki podpis, który mówi, że oni nie ścigają mnie, oni ścigają was, a ja im tylko stoję na przeszkodzie. Mm. Jest dokładnie odwrotnie, proszę Państwa. To znaczy, służby ścigają Trumpa, a jedynym, kto stoi na przeszkodzie, to są jego zwolennicy, którzy, dzięki którym on wciąż ma tak ogromne wpływy polityczne. Ale to jest takie hazło, które, które Trump i jego zwolennicy lubią powtarzać, że on jest tylko. Stoi na przeszkodzie do tych prawdziwych, zwykłych obywateli, których chcą ścigać lewacy u władzy. No i oczywiście tu pojawiło się odwołanie do afery Watergate. W tym miejscu polecamy Państwu nasze dwa odcinki o aferze Watergate, które pozwolą Państwu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście to, o czym dziś mówimy, czyli przeszukanie Marelago, to jest dokładnie to samo co afera Watergate, bo takie ja Padło, taki padł zarzut ze strony Trumpa, że to jest właściwie jak Watergate. Czym to się różni od Watergate? Że tutaj nagle włamują mi się do, do domu, bo Watergate mówi Trump, no to było nielegalne włamanie do siedziby demokratów, a tutaj nagle następuje włamanie do mojego prywatnego domu. No więc nie, to znaczy, różnica jest dość zasadnicza. Z jednej strony mieliśmy nielegalne włamanie prezydenckich speców od, od, od brudnej roboty, a z drugiej strony mamy... Zatwierdzone przez sąd legalne przeszukanie przez uprawnione do tego służby. No więc nie jest to to samo. Natomiast tu ciekawostka: 8 sierpnia, czyli Dzień Przeszukania Marelago, to jest rocznica dnia, kiedy Richard Nixon ogłosił swoją rezygnację w wyniku afery Watergate. Więc tutaj powiązanie z Nixonem zaiste istnieje, ale no nie takie, jak chciałby Trump. Przez chwilę. Przez chwilę obowiązująca wersja obrony, czy linia obrony prezydenta i jego stronników, oprócz tego, że to jest palowanie na czarownice i oczywiście wykorzystywanie polityczne instrumentów, organów ścigania, to ta obowiązująca wersja mówi właściwie z takim pytaniem: czy ci ludzie z FBI to na pewno przyszli, żeby coś wynieść z tego domu, czy może oni przyszli po to, żeby coś tam wnieść? Czy oni nie. Zainstalowali czy nie wnieśli do domu Trumpa jakichś obciążających materiałów. I tak mówią na przykład ludzie. Mówili. W, mówili. W, mówili, mówili, mówią wówczas, tak chciałem powiedzieć? Dobrze. E, mówią wówczas ludzie w, Fox and Friend, w, w stacji Fox News, na przykład w programie Fox and Friends, jedna z prowadzących, czyli w takim porannym programie, jedna z prowadzących e, zadaje pytanie. Prawniczka Trumpa powiedziała, że agenci przynieśli plecaki. Co było w tych plecakach? Czy przynieśli je po to, żeby coś spakować, czy coś też w nich mieli? I to jest przez moment dominująca opowieść po tej prawej stronie, ale to się zmienia. Bardzo szybko, bo zaraz, kiedy się okazuje, że na jednak agenci niczego nie wnieśli, tylko zabrali, no to zmienia się narracja oczywiście i to. Nagle okazuje się, że to nie były żadne tajne dokumenty, tylko to były dokumenty odtajnione, ponieważ Donald Trump jako prezydent je odtajnił. No, Problem z tą opowieścią jest taki, że nie ma żadnego dowodu na to, że Trump je odtajnił jako prezydent, a jako były prezydent nie mógłby tego zrobić. No bo to nie jest tak, że prezydent sobie odtajnia od tak, tylko to się robi oficjalnie. No i dokumenty, które byłyby odtajnione nie byłyby w teczkach z napisem ściśle tajne, no, jakby szczegół, który umyka w tej narracji. No ale to jest wersja, tylko to, to jest znowu wersja, która obowiązuje w prawicowych mediach, ale to nie jest oficjalna wersja prawników prezydenta. Bo jak wiemy w, w dokumentach, które oni przedłożyli do sądu, i w swoich oficjalnych protestach do wymiaru sprawiedliwości, nie pada ten argument. To znaczy, nie pada argument, że dokumenty zostały odtajnione, ani nie pada też twierdzenie, że one są chronione przy pomocy tak zwanego executive privilege, czyli przywileju władzy wykonawczej. To jest coś, o czym też Państwu mówiliśmy, na przykład przy okazji afery Watergate. To znaczy, to są dokumenty prezydenckie, które są, one nie są ściśle tajne, ale one prezydent nie ma obowiązku dzielenia się nimi z innymi gałęziami władzy, czyli na przykład z władzą sądowniczą i z władzą ustawodawczą. Tylko, że problem polega na tym, że to nie są dokumenty prezydenckie, bo Trump nie jest już prezydentem. No właśnie, jedno sprostowanie czy do uszczegółowienie jeszcze. Jak znalazłem informację, że jakiś jeden z prawników Trumpa gdzieś rzucał ten pomysł o tym, że Trump odtajnił te dokumenty jeszcze w maju w wywiadzie dla, tej, dla takiej prawicowego portalu Breitbart, ale faktycznie oficjalnie na ten argument prawnicy Trumpa się nie powoływali, no bo też trzeba by pokazać. Dowody na to, że te dokumenty zostały odtajnione. To znaczy, to nie jest tak, że prezydent siada i mówi, o dokumenty po tej stronie pokoju, wszystkie w tych pudłach to są jawne od teraz, a więc zabieramy je na Florydę. Nie działa to w ten sposób. Trzeba by pokazać, jak ta procedura przebiegła. Najwyraźniej nie ma na to dowodów. Ale ten executive privilege to jest bardzo ważne pojęcie, do niego zaraz na końcu wrócimy, bo. bo bo ono wraca jako, jako pewien element tej całej sprawy. No i do tego dochodzi jeszcze jeden, jeszcze jedna, jakby narracja zwolenników Trumpa, która też nie powinna być dla Państwa zaskoczeniem, bo ona też się pojawia co jakiś czas w innych sprawach, to znaczy wszyscy tak robią. To znaczy niczego takiego nie zrobiłem, mówi Trump, zachowałem się dokładnie tak samo, jak wszyscy się zachowują, no bo e-maile Hillary, wszyscy pamiętamy, a jeśli nie pamiętamy, to powinniśmy sobie przypomnieć, to rzeczywiście była sprawa w, w 2016 roku, kiedy Hillary Clinton okazało się, że jako sekretarz rządzenia stanu y, prowadziła urzędową korespondencję nie z oficjalnego konta y, Departamentu Stanu, tak jak powinna była robić, tylko ze swojego prywatnego maila, którego serwery są umieszczone u niej w domu. No to było rzeczywiście złamanie zasad bezpieczeństwa, ale Hillary Clinton nigdy nie została pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ widocznie śledczy uznali, że nie zaszło, jakby, że nie była to sprawa, która wymagała procesu czy, czy pociągnięcia Hillary Clinton do odpowiedzialności. Natomiast jest to jedna rzecz, która była bardzo ważna i dalej jest ważna w tej prawicowej narracji i opowieści, te e-maile Hillary, na których. Nie wiadomo, co, się, co tam było, nie wiadomo, co zostało skasowane, i tak dalej, tak dalej. One urastają do rangi jakiegoś ultraspisku. No i tutaj Trump mówi: No, ja nie zrobiłem nic złego, przypomnijmy sobie e-maile Hillary. To był poważny skandal, a nie to, co ja zrobiłem. No tak, tylko że w takim razie trzeba by zadać pytanie, jak to jest możliwe, że przez cztery lata prezydentury Trumpa, kiedy na czele Departamentu Sprawiedliwości stał prokurator generalny nominowany przez Trumpa, no, nie udało się postawić byłej kandydatki na prezydenta w stan oskarżenia. Nie wiem czegokolwiek udowodnić, nie było procesu, więc coś tu się nie do końca zgadza, bo albo sprawa była na tyle poważna, że i jest to. No rzecz kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego, no ale to znaczy, że Trump i jego administracja nie dowieźli, no bo nie potrafili wyciągnąć konsekwencji wobec kogoś, kto stworzył takie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. I jeszcze się pojawiła opowieść, tak to jeszcze nie wiem, czy czytałeś, czy się pojawiła opowieść, że Barack Obama to popełnił prawdziwe przestępstwo, bo Barack Obama zachował 33 miliony stron tajnych dokumentów. Tak powiedział Trump. No tylko, że oczywiście, znowu, diabeł tkwi w szczegółach. Archiwa Narodowe bardzo szybko odpowiedziały, że no tak, ale nie. To znaczy nie 33 miliony, tylko 30 miliony stron i nie zachował sobie Barack Obama gdzieś w szufladzie biurka, tylko to są po prostu dokumenty, które zostały przekazane archiwom narodowym oddziałowi w Chicago i one docelowo mają trafić do prezydenckiej biblioteki Baracka Obamy, która powstaje w Chicago. I że są to, dodajmy, dokumenty odtajnione. Aha, no to akurat o tym nie słyszałem, ale jeszcze raz przypomnę tylko to, co powiedzieliśmy na początku, że przez wiele miesięcy archiwa próbowały dobrowolnie, polubownie załatwić te sprawy i uzyskać dokumenty, które Trump wziął. Więc ta cała argumentacja, jakoby było to polowanie na czarownicę, jest, jest absurdalna. A wyjaśnienia, jest ich tak wiele, to jest taka typowa strategia Trumpa. Nie? Masa tłumaczeń, które są wzajemnie sprzeczne, ale które Jednocześnie funkcjonują w, w przestrzeni Oczywiście. publicznej. Nie było żadnych dokumentów. Jeśli jakieś były, to były odtajnione albo zostały sprowadzone przez FBI, a w ogóle to inni robią jeszcze gorzej. A Barack Obama to zabrał więcej dokumentów niż ja, a w ogóle to jest polowanie na czarownicę, a w ogóle to jest polowanie na Was wszystkich Amerykanów, a nie na mnie. I to wszystko razem, ta zupa myślowa po prostu funkcjonuje i. Różne segmenty świata trampowego powtarzają to jedno, to drugie, no ale wszyscy są zgodni, że polowanie na czajownicę. znaczy wszyscy byli zgodni do czasu, dlatego że zostało niedługo później ujawnione to ten wniosek FBI o przeszukanie Marialago. Tak, i to jest kolejna rzecz bez precedensu, bo zwykle śledczy nie komentują spraw. Które się toczą, i to nie jest typowa sytuacja, w której Departament Sprawiedliwości ujawnia te materiały. A kiedy ujawnił, to dowiedzieliśmy się, że wniosek czy całą tę sprawę kontrolował, zatwierdzał prokurator generalny, a więc to nie było tak, że jakiś niższej rangi funkcjonariusz zdecydował o, o tym, że trzeba wnioskować o przeszukanie. No i poza tym ten wniosek ujawniony, Ujawniony na skutek rosnącej presji na wymiar sprawiedliwości, to jest bardzo ważne. I to presji z, z dwóch, dwóch stron. Tak, presji z dwóch stron, bo z jednej strony Trump mówił: Ja nie mam nic do ukrycia, pokażcie, dlaczego przeszukaliście mój dom. Ale z drugiej strony też stronnicy demokratów mówili: no, że Departament Sprawiedliwości nie może biernie siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Trump mówi, że Departament Sprawiedliwości i organy ścigania są upolitycznione. Tak, no bo też po stronie demokratycznej był pewien niepokój na taki krok, no bo to jednak jest bezprecedensowa rzecz, w związku z tym strona demokratyczna mówiła, no dobrze, no pokażmy, niech Departament Sprawiedliwości pokaże, dlaczego zdecydował się na przeszukanie domu byłego prezydenta, no bo to nie jest normalna rzecz, w związku z tym no, bezprecedensowa sytuacja wymaga bezprecedensowych kroków. No i 26 sierpnia Departament Sprawiedliwości odtajnił ten, ten dokument. Częściowo Czyli, to jest... częściowo. Czyli to jest dokument, który pokazano sędziemu 5 sierpnia, który na podstawie tego dokumentu powiedział do agentów FBI: Dobra, macie zgodę na wejście do Maalago, ponieważ rzeczywiście zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa. No i y, można sobie ten, ten, ten wniosek przeczytać. Oczywiście on jest wciąż zaczerniony w wielu miejscach, są y, utajnione nazwiska. Wielu osób są utajnione szczegóły na temat samego śledztwa, szczegóły pozwalające zidentyfikować, a to osoby, czy też przede wszystkim treść tych dokumentów. Tak? No bo to nie jest tak, że w tym wniosku mogą Państwo się dowiedzieć, jakie dokładnie dokumenty były u Donalda Trumpa, ale i tak całkiem sporo, co pozwala lepiej zrozumieć, po pierwsze, gdzie były przetrzymywane te dokumenty w Majalago, czego dotyczyły, i trochę więcej o tym, w jaki sposób FBI udało się ustalić to, co ustalili. Szczegółowość informacji, jakimi dysponuje FBI, wskazuje na to, że mają informacje od kogoś, kto jest blisko tampa. Co to dokładnie znaczy, nie wiemy, ale już widziałem artykuły, które próbują się domyślać, kto jest zdrajcą w, w kręgu Trumpa. Czy to przypadkiem nie Jared, który rzeczywiście, Jared Kushner, czyli zięć, który rzeczywiście dystansuje się od Trumpa od samego początku tej afery z, z dokumentami, czy to może nie jest Iwanka, gdzieś widziałem, że to może jest Melania, która powiedziała o tym schowku. Jakby to miło sobie pospekulować, ale faktem jest, że FBI było dobrze przygotowane i wiedziało dużo na temat rzeczy, które, na które trudno się dowiedzieć. To znaczy, między innymi na temat tego schowka, w którym Donald Trump trzymał dokumenty. Tak i jest ciekawy artykuł w Washington Post opisujący, jak wygląda ten akurat fragment Marolago i gdzie dokładnie, o, o jakim pomieszczeniu dokładnie mówimy. Otóż jest takie, taki salon najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie, bogato zdobione, złote, dużo złota, marmur, wielki kominek i pod tym, pod tą główną salą znajduje się takie pomieszczenie magazynowe, gdzie się przetrzymuje stoły, ale też jedzenie i tak dalej i tam często pracownicy schodzą i taszczą te rzeczy, które są potrzebne na górze. To dodatkowe pomieszczenie zbudowano już po tym, jak Trump kupił Mar-a-Lago, bo Mar-a-Lago Mar było wcześniej prywatną rezydencją przez dłuższy czas. Po śmierci jego właścicielki nawet było przekazane na rzecz państwa amerykańskiego. Właścicielka liczyła na to, że może stanie się takim letnim białym domem, ale rząd amerykański uznał, służby uznały, że jest zbyt trudne do ochrony, zbyt trudne do utrzymania i ostatecznie wróciło do fundacji, później odkupił to Trump i przez jakiś czas Mar-a-Lago służyło mu jako prywatny dom, później zostało przekształcone w ten klub, o którym Państwu wspominaliśmy i tak jest do tej pory i żeby obsłużyć klientów klubu, żeby obsłużyć te wszystkie imprezy, które się tam odbywają, Zbudowano w piwnicach dodatkowe pomieszczenie magazynowe i w, tym, w tej otwartej przestrzeni jest też zamknięty pokoik, w którym te dokumenty się przechowuje. I jak dowiadywaliśmy się z mediów, te materiały wideo, które pozyskali śledczy z kamer monitoringu, pokazywały, że w tej przestrzeni magazynowej przebywa bardzo dużo ludzi. No, siłą rzeczy. Jak działa klub, to Pracownicy tam chodzą, ale prawnicy Trumpa zapewniali, że w tym konkretnym pomieszczeniu, gdzie były przechowywane dokumenty, to do niego dostęp mają, ma tylko bardzo ograniczona liczba ludzi i są, to, są one trzymane w pomieszczeniu zamkniętym. Do którego podobno jest tylko jeden klucz. Tak mówiła prawniczka Trumpa, mówiła to na antenie Fox News, ale już nie potrafiła czy nie chciała sprecyzować, kto dokładnie ma dostęp do tego klucza, gdzie ów klucz jest przechowywany i co to znaczy w ogóle, bardzo ograniczona liczba ludzi. Poza tym jest to ta sama pani, która w czerwcu 2022 roku zapewniała, że żadnych tajnych dokumentów już w Maralogo nie ma, a więc jej wiarygodność jest, nie do końca pewna. No, a do tego dochodzą jeszcze niedawne no powiedzmy skandale związane z Marialago, to znaczy okazuje się, że ochrona w Marialago nie jest jakoś szczególnie y, dobra i y, staranna. Y, głośno było o ludziach, którzy przydostali się do Marialago właściwie od tak, to znaczy bez sprawdzenia dokumentów, podali się za kogoś innego i, i znaleźli się w mar -Lago. Tutaj głośno było pewnej Ukraince, która podawała się za dziedziczkę od szyldów i, i dostała się do mar -Lago po prostu i zrobiła sobie zdjęcia z Donaldem Trumpem i z Lindsayem Grahamem. I prawnik tej pani mówi, że nikt jej nie pytał o tożsamość, to znaczy ona nikomu nie musiała mówić, kim jest, dlatego mówiła, że jest córką czy tam dziedziczką rodzydów. Tak? No i nie jest to jedyny taki przypadek, bo gdzieś czytałem, że jeszcze były jakieś przypadki chińskich obywateli, którzy też dostali się do Mar-a-Lago bez sprawdzenia tożsamości. No i w takich oto warunkach znajduje się ten schowek, do którego ktoś ma jeden, jedyny klucz, i gdzieś za jedną pają drzwi Donald Trump przetrzymywał. Dokumenty ściśle tajne albo jeszcze wyższej klasyfikacji. Ale wiesz, to, to nawet jeszcze nie wyczerpuje tematu, bo Trump zatrudnia też cudzoziemców w Maralago. Sezonowo zatrudnia, potrzebuje dodatkowych ludzi. W tym roku podobno złożono wniosek o zatrudnienie 92 osób od października. Wyczytałem w Washington Post, a rzeczniczka firmy nie chciała odpowiedzieć w gazecie, jak ci ludzie są sprawdzani. Więc co roku masz jeszcze kilkadziesiąt, prawie 100 osób dodatkowych, które trzeba zweryfikować. Czy są i jak są weryfikowani, nie wiemy. No, i tam w tym wszystkim są ściśle tajne dokumenty. A przynajmniej były. Ponieważ zakładamy, że agentom udało się wydobyć wszystkie dokumenty. Ale czy tak jest? Nie wiadomo. No i skończyło się na tym, że część tych obrońców Trumpa. Nieco przycichła i część Republikanów nieco zmieniła ton. Już w takich programach publicystycznych pojawiali się przedstawiciele partii republikańskiej, którzy mówili, no owszem powinien zwrócić te dokumenty, może nie powinien ich przeszukiwać. No ale dlaczego to się dzieje teraz? Mamy dwa miesiące do wyborów, czy to na pewno przypadek. Więc ton się nieco zmienił, a ci najbardziej zagorzali obrońcy Trumpa, jak Marjorie Taylor Greene czy, czy Jim Jordan, przez moment byli, byli ciszej. Nie wiem, czy oni byli dużo ciszej, no bo to jest taka naj, po prostu najgłośniejsza część Partii Republikańskiej i oni od samego początku stali na stanowisku, że to jest prześladowanie gestapo, bo takie słowa też padały. No, Marjorie Taylor Greene zasłynęła teraz nowym hasłem, to znaczy defund FBI, tak? czyli obci obciąć finansowanie FBI, co jest oczywiście dodatkowo ironiczne, no bo przypominamy historię republikanów na, na hasło defund the police, tak? czyli obetnijmy finansowanie policji, które było lewicowym hasłem, jak mówiliśmy, niezbyt udanym. No i wtedy była absolutnie historia po prawej stronie, a tutaj nagle przedstawicielka Samego jądra Partii Republikańskiej mówi: Obetnijmy finansowanie FBI i w ogóle FBI jest jak gestapo. No i ta narracja oczywiście dalej funkcjonuje po tej najbardziej prawej stronie, w jakichś takich, może nie w Fox News już, ale w tych Oanach i innych Newsmaxach i u Marjorie Taylor Green i jej powiedzmy kolegów i koleżanek. Ale faktycznie trochę spuścili stonu ci Republikanie, nazwijmy to. Nawet nie wiem, czy mainstreamowi, no bo cały mainstream jest teraz taki, jaki jest, ale um, wielu republikanów rzeczywiście trochę przycichło i powiedziało: No, poczekajmy na to, co wykaże śledztwo. Ja tutaj, uwaga, będę reklamował na stronie Marjorie Taylor Greene. Jeżeli Państwo chcą, to można sobie kupić koszulki lub czapeczki z hasłem Defund FBI jedyne 30 dolarów. Pewnym wyjątkiem na, na tle tych republikanów już od początku był Mike Pence, czyli wiceprezydent z, z czasów administracji Trumpa, który mówił, że. Ataki na szeregowych funkcjonariuszy FBI są niedopuszczalne, że oczywiście jak wrócą do władzy Republikanie, to rozliczą prokuratora generalnego, ale nie wolno atakować przedstawicieli samych agentów FBI, stróżów prawa, no bo przecież my jesteśmy partią prawa i porządku. Ataki na FBI muszą się skończyć. Wezwanie do obcięcia finansowania FBI są tak samo błędne jak wezwania do obcięcia finansowania. Policji, mówił Pence. Przy czym ataki na FBI to nie jest tylko kwestia retoryki, tego co mówi Marjorie Taylor Greene, bo to powiedzmy jest mniej istotne, ale mówimy o zupełnie realnych atakach na, na FBI. Już nie pamiętam gdzie, ale doszło do. Cincinnati. A, w Cincinnati. Doszło do realnego ataku zwolennika Trumpa na, na siedzibę FBI, który stracił w wyniku tego ataku życie. No, i to jest ewidentnie powiązane z, z atakami na, słownymi na, na FBI, jako na nowe gestapo, które pod rządami straszliwego tyrana Bidena prześladuje w boku ducha winnego Donalda Trumpa. Powiedzieliśmy Państwu o tych aspektach prawnych i całej śledztwie, to, o czym to, co wiemy do tej pory, no ale jeszcze jest pytanie o konsekwencje polityczne, które chyba tutaj warto wprowadzić, bo ta reakcja demokratów także była nerwowa, stąd też wezwania do Departamentu Sprawiedliwości. No pokażcie, co mieliście na tego Trumpa i dlaczego do tego przeszukania doszło, bo pojawiły się obawy, że to wszystko, całe to zamieszanie Trumpowi pomoże, bo właśnie będzie mógł się pokazywać Przedstawiać jako ofiara, bo jego baza zostanie zaktywizowana, bo Trump będzie w, w mediach, a to mu posłuży. No i krótko mówiąc, że jest to katastrofa przed wyborami listopadowymi, bo Biden zamiast mówić o swoich sukcesach, zamiast mówić o ustawach, które udało się przegłosować, zamiast mówić o spadających cenach benzyny, będzie musiał mówić o przeszukaniu w domu Trumpa. Więc na krótką metę cała ta afera z, z przeszukaniem Lago jest Trumpowi na rękę. To jest prawda. Dlatego, że pomaga zelektryzować bazę Pomaga oburzyć bazę, a jak wiemy, oburzenie jest bardzo potężną rzeczą w polityce i bardzo ważną, zwłaszcza w polityce prowadzonej przez Republikanów i Trumpa. Pomaga też zupełnie realnie, bo zbiera się na to kasę. Tak? To znaczy, już Trump zebrał miliony dolarów od tego, w ciągu miesiąca, raptem, który minął od, od tego przesłuchania. No bo lewica zrobi wszystko, żeby powstrzymać mnie przed ocaleniem Ameryki. Takie maile były rozsyłane, wpłać 10 dolarów, czy tam 50, czy 100. Czy... No i ludzie wpłacają, no bo przecież, tak jak Trump mówi, atak na Trumpa jest atakiem na nich wszystkich, w związku z tym wpłacają pieniądze dla Donalda Trumpa. No więc na krótką metę Trump zarobił już na tym miliony dolarów. Brawo. Drugi też pozytywny dla niego pozytywna rzecz to jest, z punktu widzenia Trumpa, to jest to, że wielu Republikanów musiało się jednoznacznie opowiedzieć po jego stronie. No, bo mówiliśmy Państwu jeszcze przed wakacjami, że nas zaczął się jakiś taki, może jeszcze niepełny pełny odwrót, ale zaczęło się wątpienie w Trumpa. Czy to jest na pewno dobry kandydat w 2024? Trumpizm spoko, ale może ktoś inny, czyli Ron DeSantis, gubernator Florydy. I entuzjazm wobec Trumpa zaczął trochę opadać, i niektórzy kontrkandydaci kontr jak DeSantis się troszkę dystansowali od Trumpa przynajmniej się właśnie na jego spadkobierców. No ale po tym przesłuchaniu to wymagało jakiejś reakcji. Każdy republikański polityk musiał na ten temat coś powiedzieć. No i oczywiście niektórzy jak Marjorie Taylor Greene mówili o gestapo, a inni, tacy jak DeSantis, którzy chcą mieć karierę no, prezydencką, a nie lokalną, no to mówili troszkę ostrożniej, ale też generalnie musieli powiedzieć, tak, to jest skandal, nie wolno robić takich rzeczy, Polowanie na czarownicę, i tak dalej, i tak dalej. No i to rzeczywiście pomogło trochę skonsolidować partię wokół Trumpa. Raz jeszcze. No byli też tacy politycy jak nasz ulubiony senator Lindsey Graham, który ostrzegał na antenie, już nie wiem, chyba Fox News, ale nie jestem pewien, że jeżeli Trumpa, Trump będzie ścigany, czy doszłoby do jego zatrzymania, to ludzie wyjdą na ulicę i grozi wybuch przemocy w Stanach Zjednoczonych, No co natychmiast spotkało się z. Reakcją taką, że Graham nie ostrzega, jak twierdzi, tylko on nawołuje do wybuchu przemocy. No bo gdyby rzeczywiście chodziło tylko o ostrzeganie, to politycy partii republikańskiej powinni potępiać wszystkie te wezwania do ataków na agentów, na policję, na agentów federalnych. Oni tego nie robią, a później mówią o nie, nie ruszajcie Trumpa, bo jak go ruszycie, to ludzie się zdenerwują. No zdenerwują się, bo żeście podważali zaufanie do państwa przez kilka lat i sami przyczynili się do, do atakowania słownego tych e, organów ścigania, no więc nie dziwne, że wasi wyborcy nie mają do nich zaufania. No, tyle na krótką metę, a czy na dłuższą metę jest się, e, jest się czego obawiać? Jakby, czy, czy Trump ma się czego obawiać? No Znowu nie wiem, to znaczy już tyle razy słyszeliśmy, że oto jest coś, co ma po, po, pogrążyć Trumpa, oto jest coś, co już na pewno go... Y, 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 Doprowadzi do jego upadku, a potem oczywiście no, nic się z tego, nie, nic z tego nie wychodziło. Jakoś tam oczywiście byłoby zabawne, gdyby ze wszystkich przestępstw Trumpa czy, czy, czy złych rzeczy, które zrobił Trump, zostałby skazany akurat za coś takiego jak niestaranność w przechowywaniu dokumentów, powiedzmy, tak? Jakby co w powszechnym przekonaniu wydaje się raczej niezbyt poważnym problemem i, i to jest trochę tak, jak wsadzenie à la Capon za podatki, no ale, ale i to, I to dość łatwo jest przedstawić jako rzeczywiście prześladowanie polityczne, no bo to jest jakaś w ogóle drobna rzecz, i ścigają prezydenta, byłego prezydenta, na coś takiego. Ale z drugiej strony, już kończę, sam Trump używał. Właśnie tego argumentu przeciw Hillary, tak jak mówiliśmy, tak? Mówił, że niestaranność w, w, w tamtych klauzulach bezpieczeństwa i tak dalej, te prywatne maile, prywatne serwery Hillary, e-maile, nieprzestrzeganie prawa w kwestii tajnych materiałów to jest bardzo, bardzo poważne przestępstwo. I, żeby jeszcze było jeszcze zabawniej, on sam w 2018 roku podpisał ustawę, która zmieniła klasyfikację. Yy, Przetrzymywania tajnych dokumentów z wykroczenia na przestępstwo i zwiększyła wymiar kary bodajże z półtora roku do pięciu. Czyli sam tam zaostrzył prawo, które teraz yy, złamał. No, to nie tylko jest przechowywanie tajnych dokumentów nielegalne, ale to tutaj mo, można mu też postawić zarzut utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości i to wiąże się także z poważnymi konsekwencjami, ale żeby było jasne, ja także nie wierzę, że Trump trafi do więzienia z tego powodu. To znaczy, udowodnienie mu, że działał świadomie, że to on osobiście nakazywał przetrzymywanie tych dokumentów wbrew apelom o. O ich zwrot. Nie wierzę, że tak się stanie. To znaczy, może pójdą do więzienia, może zapłacą grzywny, albo zostaną w jakiś sposób ukarani jego prawnicy, których Trump bez mrugnięcia okiem wrzuci pod autobus, kiedy będzie mu to wygodne. Tak jak Ale Michaela Cohena. Na przykład, albo tak jak swojego szefa finansów w swojej firmie, który, żeby uniknąć długoletniego, wieloletniego więzienia, musi współpracować teraz i będzie zeznawał w październiku. Na temat działalności organizacji Trumpa. Będziemy o tym Państwo na pewno opowiadać. A więc ludzie wokół, Trump wokół siebie może zostawić pustynię, ale wydaje mi się, że sam konsekwencji uniknie, bo tutaj są też poważne konsekwencje, czy poważne m, możliwe konsekwencje polityczne. Dlatego też służby i Departament Sprawiedliwości muszą tak ostrożnie postępować, bo wydaje mi się, że jakikolwiek inny człowiek już by miał albo proces, a może by już siedział za wyniesienie i przytrzymywanie dokumentów przez tak długi czas. W przypadku Trumpa będzie, będzie to znacznie trudniejsze. No to nie jest pierwszy taki przypadek oczywiście. W ogóle cała kariera Trumpa to jest, jak na nią teraz patrzeć, to cały czas, przynajmniej ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że, że to trwa tak długo, tak? że ten człowiek nieustannie łamie prawo, ale dzięki temu, że ma dobrych prawników, chociaż z tym dobrych to nie wiem, no ale drogich prawników, udaje mu się uniknąć odpowiedzialności i jeśli ktoś ląduje w więzieniu, to lądują inni, jak rzeczony Michael Cohen, albo on idzie na jakąś ugodę, albo coś. Cała historia w ogóle prawnicza Trumpa, w tej opowieści o tym, że on nieustannie wygrywa i jakby wygrywanie jest celem jego życia, Trump nieustannie idzie na ugodę. Jakby jak prześledzicie sobie Państwo karierę biznesową Trumpa, to jest historia a, bankructw, b, porozumień prawnych i, i, i ługód różnych. No na on przyznaje się, tam. że no faktycznie coś tam, coś tam, no ale tutaj zapłacimy i wszyscy będą zadowoleni. I tak to się zazwyczaj kończy. Tak, na przykład historia, nie wiem, z Trump University, albo znacznie, znacznie wcześniejsza historia z dyskryminacją czarnych w budynkach, które Trump wynajmował. Więc tak, tak to się kończy. I jeszcze jedna rzecz to jest kwestia przedłużania nieustannego wszystkich tych procedur, i tak z taką sytuacją mamy do czynienia też teraz i to jest kolejna rzecz bez precedensu, o której państwu powiemy i tu wracamy do tego pojęcia executive privilege, który, o którym wspominaliśmy wcześniej. Otóż prawnicy Trumpa zwrócili się do sędzi prowadzącej te, tę sprawę o wyznaczenie, uwaga, nie... to nie jest ta sama sędzia, która wydała zgodę na y, przeszukanie przez FBI. To jest taki sędzia. Nominatka to... Trumpa dodajmy. Tak, z Florydy, nominatka Trumpa, sędzia na tym poziomie od 2020 roku. Więc końcówka prezydentury Trumpa. No i zwrócono się z prawnicy Trumpa z prośbą o wyznaczenie kogoś, kto nazywa się po angielsku Special Master. W życiu o tym nie słyszałem, ale jak czytam w mediach i słucham wypowiedzi, to nie ja, nie ja jeden nie słyszałem takiej nazwy. I ten special master to ma być taka niezależna osoba, która dokona. Analizy tychże dokumentów zebranych przez śledczych, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam dokumentów objętych przywilejem relacji adwokat-klient, czy tajemnicą adwokacką, albo dokumentów, które mogłyby być objęte tym przywilejem władzy wykonawczej. Departament Sprawiedliwości łapie się za głowę i twierdzi, że kwestia przywileju władzy wykonawczej Trumpa nie dotyczy, bo jest byłym prezydentem, a Biały Dom Joe Bidena nie zgłasza żadnych pretensji do tych dokumentów, więc to nie ma sensu. Sędzia uważa inaczej. Natomiast w kwestii mm, przywileju czy tajemnicy adwokackiej, Departament Sprawiedliwości mówi: My już mieliśmy nasz zespół śledczych, niezależny, oddzielny, który dokonał analizy tych dokumentów przejętych i oddzieliliśmy te, które e, no, budzą jakieś wątpliwości. Sędzia znów nie zgadza się i mówi, że sprawa jest na tyle bezprecedensowa, a przeszłość podejrzanego jako byłego prezydenta no na tyle istotna, że trzeba jakby wyzbyć się, sprawić, żeby nie było żadnych podejrzeń o nieuczciwość, czy żeby tam nie trafiły do aktu oskarżenia żadne dokumenty, które mogłyby później być kwestionowane, czy naruszyć reputację podejrzanego. No i 5 września rzeczona sędzia orzekła na korzyść Trumpa. I kazała Departamentowi Sprawiedliwości i ludziom Trumpa dojść do jakiegoś porozumienia i zgodzić się na wyznaczenie tej osoby. Tym special master przeważnie zostaje jakiś emerytowany sędzia, ktoś tego typu, kto przeanalizuje te zajęte dokumenty pod kątem właśnie tego śledztwa. I tutaj Wisienka na torcie prawnicy Trumpa mówią, że ta osoba powinna mieć prawo dostępu do informacji niejawnych. To jest o tyle zabawne, że jedna z linii obrony, tylko nieoficjalnych, jest przecież taka, że te dokumenty są odtajnione. No to jeśli one są odtajnione, to dlaczego do ich oceny potrzebny jest ktoś, kto ma prawo dostępu do tajnych informacji? No tego nie wiemy. Do 9 września, a my nagrywamy ten odcinek wyjątkowo 7, w związku z tym ciut wcześniej, do 9 września ma ją, sędzia ma wyznaczyć tego special master, który będzie analizował te dokumenty. No tak, ale tu jest kolejna rzecz, której nie rozumiem i pewnie dowiemy się z czasem, bo to jest tak, że strona trampowska ma zgłosić jakichś kandydatów i strona rządowa, Departament Sprawiedliwości ma zgłosić jakiś. No i szanse na to, że gdzieś w tych grupach będą te same osoby w obu grupach są żadne. Wydaje mi się, więc na jakiej zasadzie później sędzia wyznaczy tę osobę? Rozumiem, że na zasadzie własnego widzimisię, i na ile ta osoba rzeczywiście będzie bezstronna, jak długo zajmie jej przeszukanie czy przeczytanie tych dokumentów? To jest kilkanaście tysięcy stron łącznie, bo też nakaz przeszukania, to warto wspomnieć, mówił, że agenci mogą zabrać całe te pudła, jeżeli znajdują się w nich dokumenty, które nie powinny tam być, no to agenci zabierali całe te pudła. Nie, nie przeglądali tego na miejscu wszystkiego, tylko wynosili to, co. Uznali, że, że wynieść należy, i stąd też znajdowały się w tych pudłach później takie rzeczy no, prywatne Trumpa, bo tak jak mówiliśmy, one były, dokumenty nie były przechowywane w sposób uporządkowany. Ale tutaj. Jeszcze raz powtarzam, Departament Sprawiedliwości mówi, My już przejrzeliśmy to, mieliśmy swoich ludzi, którzy to przejrzeli, oddzielili dokumenty, które nie powinny się znaleźć w śledztwie, i tyle. Poza tym zastanawiam się nad tym, no znów nie jestem prawnikiem, ale jeżeli Departament Sprawiedliwości dopuściłby się użycia w śledztwie i w procesie dokumentów, które nie mają prawa się tam znaleźć, bo są objęte na przykład tajemnicą adwokacką, to przecież sami sobie kopią dołek na siebie, bo wówczas cały ich czas Akt oskarżenia będzie można podważyć, więc w ich interesie jest to, żeby wszystko się w papierach zgadzało. No tak, no ale... ale to nie o to chodzi, jak doskonale wiemy, tylko wniosek ludzi Trumpa o wyznaczenie tego special master jest po prostu próbą przedłużania śledztwa i opóźniania. Jakby to od samego początku wiadomo, że to o to chodzi. Mówią to ludzie z, z lewej strony, ale mówią to nawet ludzie z prawej strony, bo nie wiem, czy pamiętasz, Bill Barr, czyli były szef Departamentu Sprawiedliwości Donalda Trumpa, Człowiek, no, który wielokrotnie Trumpowi pomógł w życiu, jakby po, po, powiedział dość, kiedy przyszło do podważania wyników wyborów prezydenckich, ale do tego czasu wszystko robił, jak należy. I Bill Barr, emerytowany szef Departamentu Sprawiedliwości, wprost mówi, że ta decyzja sędzi z 5 września jest. No, nawet nie użył słowa kontrowersyjne, tylko użył dosadniejszego języka, i że to jest wszystko bzdura i, i, i w ogóle ten wniosek nie powinien zostać zaakceptowany. Ale przede wszystkim, i to też jest rzecz, na którą zwraca i bar, i inne osoby, to nie ma znaczenia, czy te dokumenty są tajne, czy nie są tajne. Nie ma znaczenia, czy one zostały odtajnione, czy nie zostały odtajnione. Espionage Act, czyli ustawa o szpiegostwie z, z czasów I wojny światowej, która Potencjalnie została złamana, ona nic nie mówi na temat klauzuli tajności tych dokumentów. Przestępstwem jest po prostu przetrzymywanie dokumentów dotyczących bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i tyle. W związku z tym to nie jest istotne, czy one były odtajnione, czy nie. Problemem jest po prostu to, że one były w Mar-a-Lago, a nie powinny tam były być. Nie wiemy też, jak zachowa się Departament Sprawiedliwości wciąż rozważają to, czy decyzję sędzi zaskarżyć. No ale. Niezależnie od tego, czy to zrobią, czy tego nie zrobią, to skutek, jaki chcieli osiągnąć prawnicy Trumpa, jest ten sam: cała procedura się przedłuży. No tak, no bo oni, jeśli oni się odwołają do sądu apelacyjnego, no to wtedy ludzie Trumpa odwołają się do sądu najwyższego, który to może przyjąć lub nie. Cała ta sprawa przedłuży się i to jest dokładnie to, o co chodzi. No to teraz porozmawiamy jeszcze o długotrwałych konsekwencjach z perspektywy demokratów, bo powiedzieliśmy na początku, że padł blady strach na część demokratów, że oto Trump wraca na pierwsze strony gazet, to wszystko mu będzie sprzyjać. I, I demokraci stracą na, tych, na tym wyborach listopadowych, ale teraz narracja się zmienia. W ogóle tak nie jest. To znaczy, to republikanie nie chcieli, żeby Donald Trump wracał na pierwsze strony gazet. Chcieli, żeby tematem kampanii było, był Biden. Znaczy ta katastrofalna prezydentura Bidena, jak oni mówią, tak? Czyli że wysokie ceny paliwa, że inflacja, że przestępczość, że. Wszystkie wojny kulturowe, to również jest bardzo istotne, tak? Czyli krytyczna teoria rasy w szkołach, drag queen w szkołach, no już różne rzeczy, które są emocjonują republikanów. To Imigracja. miało być tematem. Imigracja oczywiście, tak. To wszystko miało być tematem kampanii, a nie Donald Trump. A przez to, że Mar-a-Lago zostało przeszukane i to Trump wrócił na, jakby stał się tematem kampanii. Jak powiedzieliśmy, część republikanów musiała. Przypomnieć sobie i jakby potwierdzić swoją lojalność wobec Trumpa no to wcale nie mieli ochoty. I, I to tak naprawdę pomaga demokratom. Dlatego, że Donald Trump no nie jest popularny. Znaczy, wśród większości Amerykanów, Donald Trump nie jest osobą popularną. A demokraci w postaci prezydenta, otoczenia prezydenta, zamiast łagodzić ton, jeszcze postanowili dolać trochę oliwy do ognia, i prezydent wygłosił takie przemówienie, w którym powiedział, że no, naszym zdaniem słusznie powiedział, że zwolennicy Donalda Trumpa są zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji. Biden nazywał tę frakcję w Partii Republikańskiej Maga Republicans. But make America great again. I W całym przemówieniu wyraźnie oddzielał tę część republikanów od, jak to mówił, takich mainstreamowych republikanów, od wyborców niezależnych, choć oczywiście też od demokratów, ale wyraźnie powiedział, że ci MAGA Republicans to nie, jest, nie są wszyscy republikanie, że to nawet nie jest większość, ale że ci ludzie, którzy akceptują przemoc, a nie akceptują wyników wyborów i dla których demokracja to jest tylko wtedy, jeśli oni wygrywają, a jak nie wygrywają, to tym gorzej dla demokracji, że ci ludzie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. No i to jest rzeczywiście odwrót od takiego koncyliacyjnego tonu, który Biden wcześniej stosował. Przedstawił to w takich, no to jest bitwa o duszę kraju, demokracja jest zagrożona, demokracja nie, nie może przetrwać, jeśli jedna ze stron nie akceptuje procesu demokratycznego, takie tam sformułowania padły. Już mniejsza o to, jak one padły. Jak wiesz, jak może Państwo wiecie, nie jestem wielkim fanem zdolności retorycznych czołego Bidena, i więc ta cała mowa była no, taka sobie, jeśli chodzi o sposób jej wygłoszenia, przynajmniej moim zdaniem. No ale jej celem było hmm, po właśnie zmiana tego tonu na taki ton przedwyborczy, a więc bardziej bojowy, i moim zdaniem też na sprowokowanie Donalda Trumpa. I tych MAGA Republicans. I to się udało, no bo, jakby, Donalda Trumpa nie jest trudno sprowokować. To jest człowiek, który nie jest bardzo skomplikowana osobowość. I, i dokładnie, tuż, tuż po tym przemówieniu Bidena w Filadelfii, Trump poleciał takim klasycznym Trumpem, tak? to znaczy zaczął atakować nie tylko Bidena i demokratów. I na spotkaniu w, w Pensylwanii, na spotkaniu wyborczym, gdzie miał przekonywać do głosowania na kandydata do Senatu i kandydata na gubernatora, niewiele o nich mówił, a to bardzo dużo mówił o tym, jak strasznie go skrzywdzono przesłuchaniem, przeszukaniem mar o tym, że tak naprawdę wygrał wybory i o tym, że nic dziwnego, że Biden to wszystko mówił w Filadelfii, bo Filadelfia ma straszną przestępczość i to jest w ogóle straszne miasto. No wiecie Państwo, nie tak się wygra wybory w stanie Pensylwania, żeby obrażać mieszkańców największego miasta, ale to jest dokładnie to, co robił Trump w Georgii. Kiedy jeździł do Georgii wspierać kandydatów republikańskich do Senatu, wtedy w 2021 roku, w styczniu, ale zamiast mówić miłe rzeczy na temat tych kandydatów, opowiadał głównie o sobie i o tym, jak strasznie go skrzywdzono w wyborach. Efekt był taki, że obaj ci republikanie, oboje kandydaci przegrali. No i teraz, moim zdaniem, demokraci próbują. Wpuścić Trumpa dokładnie to samo, tak? To znaczy, żeby szkodził kandydatom republikańskim jak może. I moim zdaniem Donald Trump z tego wywiązuje się póki co całkiem nieźle. Tu trzeba jednak zaznaczyć, że kiedy Biden opowiada o tym, jakim zagrożeniem są ci MAGA Republicans dla Stanów Zjednoczonych, to nie mówi o tym, że Partia Demokratyczna wspiera finansowo niektórych kandydatów właśnie z tej grupy, właśnie dlatego, że liczy, że z takimi więc delikatnie nieszablonowymi kandydatami będzie im łatwiej wygrać w wyborach powszechnych. Czyli Biden mówi: Zobaczcie, ci ludzie grożą stabilności naszego kraju, mogą rozwalić system, a jednocześnie jego partia wydaje miliony dolarów na to, żeby pomóc im w kampaniach, bo liczy, że łatwiej ich będzie pokonać. No to jest absolutnie czysta hipokryzja. Wytykowaliśmy to już wcześniej, żeby nie było. A jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że nie bardzo wiadomo, kim są ci MAGA Republicans, jakby Biden chciał ich zdefiniować. No bo on mówi, że to nie jest większość Republikanów, ale jak ich definiuje? Mam z tym problem, no bo on mówi, że to są ludzie, którzy popierają przemoc, którzy nie akceptują wyniku wyborów. No ale zobacz, jeżeli zapytasz Republikanów, czy Joe Biden jest legalnie wybranym prezydentem, to 69%, 70%, 70 kilka procent mówi, że nie, że, że nie jest legalnie wybranym prezydentem. No więc to jest większość. Jak zapytasz ich, co myślą o, o wydarzeniach z 6 stycznia, to sondaże pokazują, że coraz więcej Republikanów jest skłonnych nazwać te wydarzenia, Uzasadnionym protestem, a coraz mniejsza, mniejszy odsetek Republikanów mówi, że to było powstanie przeciwko legalnie wybranej władzy. Więc a z drugiej strony, jak zapytasz, czy popierają to, co się stało 6 stycznia, no to mniejszość republikanów, mniej więcej 1 trzecia mówi, że, że popiera. Więc gdzie, jest, gdzie są ci MAGA Republicans, to ja nie wiem, ale w, w najgorszym wypadku to może być nawet 70% wyborców tej partii. No tak, ale Biden tym przemówieniem kieruje się do tych niechby nawet 30% republikanów, czyli... 15% powiedzmy elektoratu, bez którego nie da się wygrać wyborów. tak? I to, co mówi Biden, to my jesteśmy partią umiarkowania, tamci są radykałami głosujcie na nas. No i to jest zrozumiałe, dlatego że w wyborach listopadowych potrzebny jest każdy głos i bez poparcia wyborców niezależnych, czy właśnie nawet tych umiarkowanych republikanów choćby ich było bardzo mało wygrać się nie da. To jest jeszcze jeden aspekt całej tej strategii przypominania ludziom o Trumpie. To jest nie tylko obniżanie poparcia dla partii republikańskiej i zniechęcanie tych, którzy nie lubią Trumpa, ale to jest także mobilizowanie własnej bazy, czyli mobilizowanie demokratów, żeby im przypomnieć, zobaczcie, jaki, jak to za Trumpa było strasznie i że jego rządy i jego osobowość to jest po prostu wieczny chaos i zagrożenie dla waszych podstawowych praw, bo tutaj demokraci grają na frekwencję. Jednym z czynników, które może poprawiać humor demokratom w ostatnim czasie, to jest właśnie ta rosnąca frekwencja. Zbadano cztery wybory uzupełniające, które odbyły się od czasu uchwalenia czy wydania wyroku przez Sąd Najwyższy w sprawie dostępu do aborcji. I okazało się, że w każdym z tych, w każdym z tych wyborów demokraci wypadli lepiej niż Biden w, tej samej, w tym samym okręgu wypadł w roku 2020. Więc to są kolejne powody do optymizmu dla, dla demokratów, że dostają więcej głosów w danych okręgach niż Biden w roku 2020. Przed wyrokiem Sądu Najwyższego wypadali gorzej. I teraz jeszcze, jak zmobilizują Trumpa, czy zmobilizują swoich wyborców do strachu, do obaw przed Trumpem, to ma jeszcze pomóc w podnoszeniu frekwencji. Gdyby demokratom udało się obronić swoją większość w Izbie Reprezentantów, szanse na to mają wciąż bardzo niewielkie, ale nieco wyższe niż kilka miesięcy temu. I gdyby udało im się obronić większość w Senacie, tu szanse mają znacznie większe niż Republikanie na odzyskanie Senatu, to byłaby rzecz wyjątkowa, bo w wyborach połówkowych, mówiliśmy o tym już Państwu, partia prezydenta niemal zawsze dostaje ciężkie baty. Tak więc szanse demokratów wyglądają lepiej niż jeszcze niedawno, ale wciąż niezbyt dobrze. W przyszłym tygodniu powiemy Państwu trochę więcej o tym, co wydarzyło się w, w prawyborach, jak w ogóle wygląda sytuacja przed, przed wyborami listopadowymi. A na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.